Tutaj chodzi o odmianę have got, mieć, w zdaniach pozytywnych i przeczeniach. No, trzeba pamiętać, że jak jest osoba I, you, we, you, they, dodaje się have, w skrócie VE. I później mamy they have got, zawsze got wpisujemy wszędzie. Ale w osobach takich jak he, she, it, dodaje has, w skrócie jest apostrof S, got. Na przykład he's got long legs. On ma długie nogi. Mateusz, czy to rozumiemy? To są skróty, to są pełne, zawsze jest got. Ale w he, she, it jest has. Przechodzimy do przeczenia. Tu tylko się dodaje not. Wszędzie. Has not, have not. Ale w skrócie jest haven't, a w skrócie jest hasn't. I na przykład we haven't got long legs. My nie mamy długich nóg.